Dobry wieczór Państwu, Fala Sportu, Okiem Komentatora, kolejny program. Nie ma z nami dzisiaj Pawła Oldiego Ryty ze względów osobistych. Paweł, jesteśmy z Tobą, trzymaj się. Nie ma Pawła, ale jest ze mną ten, bez którego ten program nie mógłby się odbyć. Robert Silski, witam. Mógłby, ale oczywiście ale niezmiernie mi miło, że jestem. Witam wszystkich, dzień dobry Paweł. Do zobaczenia tak szybko, jak będzie to możliwe. Jest z nami także po raz pierwszy w tym programie, ale postać nietuzinkowa, człowiek znany w szerokich kręgach sportu i nie tylko, Krystian Plech. Dzień dobry, dobry wieczór. Plech Sport, bardzo mocno powiązany człowiek z żużlem, nazwisko zupełnie nieprzypadkowe i z piłką ręczną. Cieszymy się, że jesteś z nami. Ja również. Porozmawiamy sobie też dzisiaj o innych dyscyplinach, zobaczymy, czy znasz również coś poza handbalem i speedwayem. Śmiało. Dużo trenowałem szermierkę, trenowałem piłkę nożną w Gdańsku, trenowałem judo w De La Salle, pływanie, siatkówka, więc... Czyli wszystkie dyscypliny, o których dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Hokej w stoczniowcu. Ale zobacz, jak dobrze szło, taki multisportowy sas wylądował w sportu. Bo tata robił... Pokazywał mi każdą inną dyscyplinę, tylko nie żużel, żeby mnie trenował, dlatego liznąłem wiele gdańskich klubów, że tak powiem, ale ciągnęło mnie do tego, gdzie się skręca w lewo, a jak zacząłem trenować, to już było za późno. No tak, no właśnie. Człowiek otarł się o wszystkie dyscypliny, o których nie będziemy dzisiaj robić. Tak, no tylko najbliższym tobie rugby. No nic nie powiem, akurat tam mnie tata nie zaprowadził. No to pójdziemy razem na wspólny mecz. No, dobrze. Szanowni Państwo, tradycyjnie, gdy ja czasem, na szczęście rzadko prowadzę ten program, to mówię, że możecie pisać komentarze na Facebooku i na YouTubie, tylko że my ich nie odczytamy, bo ja nie mam komputera, tak jak Paweł, nie jestem taki elektronowy człowiek, więc piszcie, ale miejcie świadomość, że my tego nie odczytamy. No chyba, że Robert, on się trochę zna na tym. No chyba, że Marek i będzie nam podpowiadał, że właśnie. A, Marek, właśnie. No, jeszcze ja zawsze możecie liczyć tutaj na Marka. Ja mogę tutaj zrobić. Mamy swoich człowieków, także spokojnie. O, jesteśmy specjalistami od wszystkiego. Kasia, też witamy serdecznie. Tak, Kwiatek, wszyscy są, okej. Słuchajcie, zaczniemy od wywołanego przez Krystiana do tablicy rugby, no bo mieliśmy w niedzielę finał w Aleksandrowie Łódzkim. Bardzo niski wynik, z tego co wiemy, mecz no, nie był dobrą reklamą rugby, bo mecz wprawdzie wyrównany, ale z mnóstwem błędów. Ja oglądałem go niestety tylko w telewizji, tam nie było chyba akcji, która miała więcej niż 5-6 podań. Cały czas no i wynik były taki karę bardziej wolne. Hokejowy tak, niż, wynik niski. Niż rugbowy. No ale niestety w tym niskim wyniku troszeczkę więcej punktów drużyna z Aleksandrowa zdobyła, ogniwo wicemistrzem Polski. Oglądaliście w ogóle mecz? Coś czytaliście może na temat tego meczu? Coś wiecie? Robert, może od ciebie zaczniemy? Wiem, że do przerwy prowadziło ogniwo i tak to jest. Jeszcze zapowiadało, że coś z tego będzie. Ale co, faktycznie defense? I... Tak, defense i nerwowa postawa kopaczy obu drużyn, dlatego mało punktów, bo obydwoje chyba nie wykorzystali w sumie
sześciu kopów na słupy, także, a to specjaliści najlepsi w lidze, także no słabo to wyglądało. Tydzień temu rozkminialiśmy, jaka tu jest waga gospodarza tego meczu, jaka waga grania na wyjeździe. Gdyby to było w Sopocie, to byłoby inaczej, twoim zdaniem? Ja myślę, że byłoby podobnie, tylko wygrałoby Ogniwo. Aha. Tak samo sparaliżowanie, Wyglądałby podobnie, ale minimalnie wygrałoby go Ogniwo. Tak mi się wydaje. Krystian, widziałeś coś, czytałeś, czy tylko znasz wynik? Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem wyniku, także tutaj przyszedłem się dowiedzieć trochę. Nie, no to niestety. Tak szczerze, no to przyznam, że nie śledzę, nie śledziłem. Ostatni raz mecz rugby oglądałem. Nie, właśnie jak Ogniwo zostało mistrzem Polski 2 sezony temu chyba u siebie w Sopocie, to był chyba ostatni mecz, który gdzieś tam oglądałem, ale tak to nie jestem na bieżąco. No wiedział, kiedy przestać oglądać. No więc batalii. Właśnie, dla ciebie Ogniwo cały czas jest mistrzem. Od tamtej pory już 2 razy było wicemistrzem, a raz pandemia przerwała i sezon nie został. No to jednego winowajcę już mamy. Jakby oglądał w tym roku, to byliby mistrzem. No właśnie. Znaczy zawsze jak Krystian ogląda finał, to Ogniwo jest mistrzem, więc... Ale z ciekawostek z rugby to mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się znam z Markiem Przychockim, z którym się wychowałem. O Jezu, bardzo wiele, wiele wspólnych chwil. Chyba, nie wiem, były zawodnik Ogniwa. Tak jeszcze? Jest, tak. Już nie gra. A także z hokeistą Szymon Marzec. Przez pewien czas też był reprezentantem Polski, wiem, że w rugby. Obecnie zawodnik GKS-u w Tychy, w hokeju, więc i pamiętam, z Szymonem chodziłem do jednego liceum do 15 i miał ten dylemat, czy pójść w rugby, czy hokej, postawił na hokej i pozdrawiam go serdecznie z tego miejsca. I dobrze postawił, bo miał epizod reprezentacyjny. Tak. No i mistrzostwo Polski. Dobrze się to fajnie poukładało. Mistrzostwo Polski też chyba miał już na swoim koncie z GKS-em, czy nie? Tak, ale do reprezentacji był powoływany jako jeden z niewielu zawodników grających wówczas w Gdańsku. Mm-hmm. Także talent czystej wody. Także ksywa masa zobowiązuje. Tak, także z rugbystami też, tak powiem, się wychowywałem i kilku ich poznałem. Fajni ludzie. Czyli musisz zacząć chodzić na mecze. No obiecałeś, że mnie zabierzesz, więc już nie tak zrobimy, wyboru, mam świadków. Ale zanim zabiorę cię na mecz, zanim nowy sezon, ja zadzwonię do kogoś, kto był na tym finale, obiecał, że odbierze. Zobaczymy, czy odbierze. Ja, Marku, będę dzwonił do Macieja. Jak Maciej odbierze, to poprosimy o jego zdjęcie na monitorze, żeby było wiadomo, z kim rozmawiamy. Szukamy kolejnego winowajcy. Tak jest. Już teraz tak. Memory. No zobaczymy, pod jakim skrótem. Numerem masz zapisanego, pod 5. Tylko może nie pokazuj do kamery, co się wyświetli. I wszystko jasne, uwaga. Żeby nie było to takie oczywiste, jak masz tego tam wpisanego. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo to przystawimy tak do mikrofonu. No. Jak w teleturnieju. Nie odbierze. Jak po 3 dzwonkach nie odbierze, to dajemy szansę komuś innemu. Prawdopodobnie... Halo, Wojtku. O, Macieju, odebrałeś, bo chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie odszedłeś na chwilę od telefonu, gdyż masz taki na kabel, bo już nie wiedziałem, jak wybrnąć. Taki stacjonarny, tak. Pamiętam jeszcze swój numer na kamionkę, jaki był numer, ale tam chyba nikt nie odbierze już teraz. Szanowni Państwo, widzicie teraz na ekranie zdjęcie tego niezwykle przystojnego młodego człowieka. Maciej Słomiński, Interia Sport, jest z nami. Maćku, rozpoczęliśmy nasz program rozmową na temat meczu finałowego Ekstraligi Rugby. Wiem, że byłeś na tym meczu. Jakbyś nam opowiedział, jak to wyglądało z perspektywy stadionu, bo my niestety tylko z perspektywy telewizora widzieliśmy to, co tam się działo. To znaczy, wiesz, Wojtek, co w Vegas, to zostaje w Vegas, także ograniczę się do... Do tego, co było w telewizji. Tak, natomiast trochę te wydarzenia pozaboiskowe, to, czego nie było widać w telewizji, wpłynęły na obraz meczu, bo autokar z kibicami Ogniwa wyjechał o 12, chyba, czy o 12.30 z Stadio Comunale przy Jana Skolna, natomiast korki na A1 były tak ogromne, że dopiero weszliśmy na stadion w Aleksandrowie Łódzkim, gdy zaczynała się druga połowa meczu i był jeszcze wynik 8-6 dla Ogniwa i od tego momentu jakby wszystko się w grze sopockiej drużyny posypało, także... Czyli bierzecie winę na siebie, czy co? Bo
bo nie wiem, jak to odczytać. Tak, znaczy no chciałem po prostu na początek od razu winnych wskazać, tak, żeby nie było po prostu wątpliwości. Tak, no autokar 50-osobowy autokar kibiców Ogniwa bierze winę na siebie za przegranie tego meczu. To oczywiście tak trochę pół żartem. Natomiast no faktycznie jakby w drugiej połowie zupełnie ktoś graczom z Sopotu, no nie chcę powiedzieć wyłączył prąd, ale tak trochę stracili głowę, bo właściwie tam trudno w ogóle jakiejś jednej dobrej akcji się doszukać w drugiej połowie. No oczy bolały, jak się to oglądało, to prawda. Słabo tak, to tak. To jest takie dyżurne stwierdzenie, że jakiś tam mecz czy zawody są dobrą reklamą czegoś. Natomiast no to na pewno nie była dobra reklama polskiego rugby, bo Budo też nie zagrało wielkiego meczu. Ich kopacz wykorzystał dwa karne z takiej bardzo bliskiej odległości, a też kilka takich, które też miał szansę trafić, też nie trafił, także no nie było to dobre, nie było to fajne widowisko. I nie mówię, że nie dlatego, że Ogniwo przegrało, natomiast no poziom tego meczu wydaje mi się, że nie był za wysoki, ale chyba nikt nie będzie o tym pamiętał już. No dzisiaj, tak, dzisiaj już nikt nie pamięta. Fakt jest taki, że Budo zostało mistrzami Polski. Tylko my koniec. To rozgrzebujemy. Tak, tylko my rozgrzebujemy rany, tu posypujemy solą. A słuchaj, tak. Taka tutaj Robert zadał mi takie pytanie, czy gdyby ten mecz był rozgrywany w Sopocie, to coś by zmieniło? Bo ja twierdzę, że tak, byłby taki sam, tylko tymi 3-4 punktami wygrałoby Ogniwo. Masz takie odczucie? Myślę, że tak. Nawet jeden z kibiców z Łodzi, bo wiadomo, tam była taka fajna rugbowa atmosfera. Myśmy po meczu gratulowali łodzianom, oni nas pocieszali, że za rok się znowu spotkamy w finale, być może w Sopocie. I ktoś, taki starszy kibic powiedział, że jego zdaniem Ogniwo przegrało ten finał w Krakowie, przegrywając Juwenią i tracąc atut własnego boiska. I myślę, że dużo, dużo prawdy w tym jest, no bo myślę, że i Wojtek Piotrowicz by lepiej te karne trafiał i być może no cała jakby ta otoczka, to, że byłoby większe wsparcie kibiców, aczkolwiek no kibice Ogniwa dali się wszystko, tam jak my weszliśmy na stadion, te 50 osób po 7-godzinnej drodze umilanej tam różnymi piosenkami i grą na gitarze, to po prostu jak weszliśmy na stadion, to taki daliśmy impact, że tam wszyscy zamilkli na początku, nie? Widać was było i słychać, godnie tak. Reprezentowaliście. To na poważnie mogło sparaliżować chłopaków. Myśli? Tak, ale od... Odpowiadając na pytanie, tak, na pewno atut własnego boiska to było coś, co jak w jakimś tam sensie zadecydowało o wyniku meczu. I szkoda też, że kadencja Karola Czyża tak się trochę takim gorzkim smakiem kończy, no bo on ogłosił już jakiś czas temu, to znaczy nie wiem sobie dokładnie kiedy ogłosił, bo jak wiesz Wojtek, ta sfera oficjalna, nieoficjalna wróg, bo one dosyć mocno na siebie nachodzą. I jakby w Sopocie wszyscy wiedzieli o tym, że Karol Czyż kończy swoją pracę z Ogniwem, natomiast część osób w ogóle w autokarze, którzy wydawało się, że znają trochę na rugby, to w ogóle była w szoku i pierwsze co słyszała, nie? Że to jest ostatni mecz Karola. A niektórzy pytali, kto to jest Karol pewnie. Tak, niektórzy pytali, kto to jest Karol, czy to jest ten taki uśmiechnięty dżentelmen duży. No i szkoda i tam oczywiście... W drodze powrotnej się pojawiły jakieś rozkminy, że dlaczego ten grał, a ten nie grał, dlaczego Wiktor Wilczuk nie zagrał. No, myślę, to są takie jakby szczegóły i no nikt nie będzie o tym niedługo pamiętał, dlaczego ten nie grał, a tamten nie grał. No i ogólnie ta kadencja Karola Czyża, 12-letnia chyba w Ogniwie, no trzeba bardzo pozytywnie ocenić, bo 2 złote medale, 3 srebrne, 1 brązowy, no każdemu trenerowi życzę tak owocnej pracy. I jeszcze Puchar Polski był tam chyba po drodze, także... To chyba także tam w tym COVID-zie, nie? Tak, dokładnie. Także no, zdobył wszystko, co mógł, także odchodzi w chwale. Mimo przegranego meczu odchodzi w chwale Karol Czyż. Tak, i myślę, że... Tak, no nie wiem, ja też nie siedzę w jego głowie, ale myślę, że on rządza jakiś czas, nie wiem, za rok, za dwa. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w Ogniwie, ale myślę, że on jeszcze... Powiem tak, no nie była to jego ostatnia kadencja jako trenera Ogniwa. Takie mam przeczucie. Jasne. Maciek, dziękujemy ci serdecznie za tą relację prosto z Aleksandrowa Łódzkiego. Trzymaj się i do zobaczenia w programach Fali Sportu. Miłego, dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy również.
Tyle Maciek Słomiński, Interia Sport. Na temat tego, co było w Łodzi, zostawiamy rugby męskie, bo wszystko już powiedzieliśmy, tak jak mówisz, nie będziemy tego rozgrzebywać. No trochę potwierdził to, co myśmy tutaj sobie tak debatowali. Budo 2011, więc. Mistrzami Polski. Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować zawodnikom, zarządowi, trenerom, Szyburskiemu, Żurawskiemu. Gratulujemy, czapki z głów. Niedługo następny sezon. Mecz Manchester City i Inter Mediolan też nie był porywający, a zwycięzca Ligi Mistrzów jest, przechodzi do historii, tak jest. Zabrał puchar, strzelił jedną bramkę, dziękuję, do widzenia. A propos piłki nożnej, do której zaraz przejdziemy, to byłem w Pradze, zupełnie jakoś... Ale w Pradze, nie na Pradze. Nie, w Pradze, ale zupełnie jakoś do mnie nie docierało to, że tam jest mecz West Ham-Fiorentina. Tak. Wchodzę na stary rynek w Pradze. Już wiedziałem, że tam musi być jakaś angielska drużyna. Wszystko obwieszone flagami i wszyscy śpiewali te angielskie piosenki, a wielu już leżało, już nie było w stanie śpiewać. No, podniosłeś ich? Nie, no gdzie? Tam jest tak dużo ludzi, że nawet nie ma jak się schylić. Poznam tam raczej tacy więksi przyjeżdżają. Nie, tam przerzucam cały tak, garnitur. Przekląd przekrój był. Brytyjskiego społeczeństwa. I lordowie, i no, ale inne lordowie. Z trofeum, prawda? Tak jest, oczywiście. Chociaż nie zagrał chyba w ani jednym meczu. Nie, bo on chyba w lidze grał, a ten... Tam jest taki sztywny podział. Tak jak kiedyś było w Lechii. Alomerowicz i... W Pucharze Kucian. Polski. Tak. No i to było wtedy skuteczne. No. Panowie, kończąc temat rugby, reprezentacja Polski, pań, która jak wiadomo no jest praktycznie 1-1. To jest drużyna biało-zielonych ladies no, z małymi wzmocnieniami. Zmieniają na biało-czerwone, tak. I grają swoje. Z małymi wzmocnieniami ze stolicy i z Poznania. Przypomnę, mistrzyni Europy w pierwszym turnieju Mistrzostw Europy do ćwierćfinału. Wszystko dobrze, bo wygrane, później przegrany półfinał z Anglią bodajże i przegrany mały finał z Irlandią. Czwarte miejsce w pierwszym turnieju. Trener Urbanowicz mówi, że troszeczkę spadek teraz mają formy. Do tego przyplątało się kilka kontuzji. No i co? Jeszcze przed nimi kolejny turniej. No i Igrzyska Europejskie w Krakowie, które będą eliminacjami do Igrzysk Olimpijskich, o których wszyscy po cichu liczymy. Myślicie, że dadzą radę? No wciąż wiemy, że to jest nieobliczalna drużyna. Stać się na bardzo wiele. A czasami nawet jak z matematyki wychodzi, że ich na coś nie stać, to potrafią zaskoczyć. To zrobić, zaskoczyć i przeskoczyć poprzeczkę, która jest gdzieś tam zawieszona, więc no wierzę, chyba z siłą faktycznie tej reprezentacji jest to, że jest oparta na jednym klubie. Fajnie, że akurat naszym gdańskim, wzmocnione dziewczynami tam, tak jak mówisz, z dwóch czy trzech klubów, więc ten trzon jest zachowany, można jakąś filozofię tej gry utrzymać i niech walczą, no ściska mocno kciuki. Jestem pełen dobrych myśli. Krystian, rugby kobiece? Znaczy, no kojarzę jakby z sukcesów. No, mijamy się często z dziewczynami czy z trenerem właśnie na tej gdańskiej gali sportu, więc wiemy jak duże sukcesy tutaj dziewczyny osiągają i na pewno też będą chciały wywalczyć coś na arenie międzynarodowej. Podobnie jak w przypadku męskiego, aż tak nie śledzę, ale no, ostatnio też były mistrzostwa u nas, tak? W Gdyni, jeżeli chodzi o facetów, o mężczyzn. Rugby? Mistrzostwa? Nie, były mecze tego, no, Championship. Polska... I też tam jakąś niespodziankę chyba Polacy sprawili. Wygrali, tak? Z Belgią. Tak, więc liczymy, że dziewczyny też to powtórzą. Tego za to trzymam kciuki, no bo tak jak tutaj Robert powiedział, no fajnie jakby te gdańskie dziewczyny też osiągnęły coś na poziomie międzynarodowym i trzymamy na pewno kciuki za to. Znaczy cały czas widać progres i to tak, jest to było mistrzostwo Europy, było... Nawet jeśli trener mówi, że gdzieś tam jest jakaś zadyszka, no kto jej nie ma w sporcie, tak? No, nie można ciągle być na fali, gdzieś musi przyjść ten gorszy moment, tak jest. Ale myślę, że kierunek jest okej i jakby nie mam obaw. Ja bardzo liczę na tą olimpiadę, mam nadzieję, że awansują nasze panie. Chciałbym podziwiać ich grę na olimpiadzie. No. Zobaczymy, trzymamy kciuki. Kończąc temat rugby, zakończyły się rozgrywki także Polskiej Ligi Rugby 7. Drugie miejsce... PGE Ogniwo Sopot, drużyna siódemkowa, ósme miejsce Zielono-Czarni Pruszcz Gdański. Obydwa miejsca ja odczytuję w kategoriach sukcesu. Wygrała drużyna z Gniezna w siódemkach w tym sezonie, absolutnie nie do pokonania. I Mistrzostwo Polski, i Polska Liga Rugby 7 wygrana przez drużynę z Gniezna. Także no, fajnie, że u nas są siódemki, także męskie. A Gniezno w dużym rugby jakoś w ogóle istnieje, czy nie? Nie ma drużyny. Nie mają tylu, więc postawili na siódemki i to się sprawdza. Mm-hmm. No, także może warto tak robić. Dobra, zakończmy teraz temat rugby. Przechodzimy do tematu, który na pewno gdzieś głęboko w sercu Krystiana jest zakorzeniony. Żużel, Speedway,
Zdunek, Wybrzeże, Gdańsk pojechało, no jak to w polskiej lidze, do Niemiec. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, w polskiej pierwszej lidze żużlowej występuje drużyna z Niemiec, konkretnie z Bawarii, MF Landshut Devils. No i porażka 51-39. Podobno nierówna bardzo jazda naszych żużlowców. Potrafili wygrać bieg, a w drugim dojechać na końcu. Nie wiem, czy to sprawy sprzętowe. Tutaj, Krystian, oddaję Ci głos, bo Ty jesteś naszym żużlowym ekspertem. No, żużel teraz jest strasznie przewrotny. Jakby sprawy technologiczne sprawiają, że ten sprzęt jest tak wyrównany dla osób, które wychowały się na latach 80., 70., kiedy jeździł mój tata, czy później tych 90., gdzie mieliśmy erę Rickardsona, Goloba. Mieliśmy zazwyczaj drużyny złożone z jednego lidera, który robi te 15 punktów, reszta musiała dołożyć po prostu swoje. A teraz to jest tak wyrównane, że i dostęp do sprzętu, i pieniądze, które są w każdej lidze już, bo nawet czy w drugiej, czy w pierwszej, sprawiają, że nie ma jakby lidera. Jakby każdy, no ta drużyna musi być na tyle wyrównana, to sprawia, że właśnie te zawodnicy potrafią wygrać bieg z dużą przewagą, by następnie przegrać się o połowę prostej, tak? I to na pewno sprawia. Zresztą możemy sobie zobaczyć też, jak to wygląda w naszej drużynie, że jeden mecz liderem jest Nikolaj Klint, gdzie później się wydaje, dobra, no to jak reszta dorzuci punkty, to pewnie wygramy, i się okazuje, że jest na odwrót, tak? Że jego punktów brakuje, z kolei ktoś inny wyskakuje, czy to no, Daniel Kaczmarek. Nagle przychodzi bieg, że Miłosz Wysocki, nic tak. Zawąd, jedzie po zewnętrznej, wyprzedza wszystkich, dowodzi tak, trójkę. I Michael Jebsen-Jensen, który powinien być jeden z liderów, kurczę, za naszym juniorem, który chyba drugi sezon dopiero pełny jedzie, no jest dojeżdża na trzeciej pozycji, więc to jest tak na dobrą sprawę, jak ktoś w tym żużlu jest ileś lat, to też czasami się łapie. Ja też szczerze nie umiałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest to, dlaczego tak jest, to powiedziałem, ale czasami też przecieram oczy ze zdumienia, jak to właśnie się stało, że kurczę, ten filar, na którego powinniśmy liczyć, że tak powiem, zawodzi. Bartek Zmarzlik tak samo miał pierwszy mecz w Lublinie, gdzie też nie mógł się połapać ze sprzętem. Wydawałoby się, że to taka persona. No niestety, ten sport jest obecnie tak wyrównany, decydują takie niuanse, o których kilka lat temu nikt by nie pomyślał. Słuchajcie, Wybrzeże, Zdunek Wybrzeże, bo tak brzmi teraz pełna nazwa klubu. No, pierwsza liga, no nie oszukujmy się, to jest dużo poniżej oczekiwań gdańskich kibiców i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie też nie będzie awansu, prawda? No patrząc na dotychczasowy przebieg, poza małymi jakimiś takimi wyskokami, trzy mecze wygrane, 5 przegranych. No to tu zdecydowanie kibice z niepokojem myślą o walce o utrzymanie, a nie o walce o awans. Zresztą rozmawialiśmy tutaj parę razy, że chyba pod żadnym względem w tej chwili to nie jest gotowy projekt na Ekstraligę żużlową. Natomiast no... No temat, który wraca jak bumerang. No każdy sezon ma być już tym, w którym się to wszystko przełamie, w którym zawodnicy są kontraktowani trochę wcześniej, bo pamiętamy takie sezony, kiedy bywało z tym różnie i kibice zawsze tam trochę psioczą, że jak szukamy za wcześnie, to jest za wcześnie, jak za późno, to jest łapanka, no to wiecie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ten skład w obecnym sezonie jakby nie dawał wielkich nadziei, że to będzie absolutnie faworyt do awansu. Natomiast tak jak Krystian mówi, to jest w tej chwili, te wszystkie nasze ligi są tak nieprzewidywalne, tak wyrównane. Poza tym jest ogromna rotacja w drużynach. Właściwie mało jest takich zespołów, które jakoś tak super utrzymują cały trzon. I w następnym sezonie, każdy kolejny sezon jest trochę kontynuacją poprzedniego. Ci zawodnicy się bardzo miksują. Jakby w Wybrzeżu jest zawsze jedna rzecz, która mnie niepokoi, zastanawia, zdumiewa. Krystian, może ty jesteś w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Jak to się dzieje, że u nas jeżdżą zawodnicy, obcokrajowcy i Polacy też, którzy są tutaj sprowadzani jako nadzieja, człowiek z papierami na bycie liderem, zawodzi, idzie do innego klubu, przyjeżdża do Gdańska na mecz wyjazdowy, jest liderem swojego zespołu i przywozi dwucyfrówkę.
Oj, tych składowych jest dużo. Mamy czas. Nie ma problemu. Jakby ja mogę powiedzieć tak, jak ja to odczuwam, tak jak ja... No, twoje subiektywne zdanie pytam. Tak jak ja gdzieś tam jestem, powiedzmy, blisko tego... Byłem może bliżej tego sportu, ale gdzieś tam cały czas jest w moim sercu i się interesuję i rozmawiam z chłopakami. Na pewno warunki, jakie są... Warunki, na jakie może liczyć zawodnik, temu sprzyjają, tak? Nie ma co się oszukiwać i nie ma co pudrować tutaj rzeczywistości, że Gdańsk nie jest też klubem, który jest hegemonem, jeżeli chodzi o możliwości finansowe, budżetowe, czy też tej stabilności czasami brakowało, więc na pewno to też nie pomaga czasami w tym rozwoju, jeżeli chodzi o zawodnika, no bo te inwestycje w miarę w tym sporcie żużlowym muszą być na bieżąco. No nie chcę teraz tego rozdrapywać, bo nie jestem aż tak w środku, jakieś różne głosy dochodziły, jak to było w zeszłym sezonie. Czasami zresztą to też jest tak, że ten sport pokazuje, że czasami im gorzej, tym ci zawodnicy lepiej jadą. Z kolei żużel też wymaga tych inwestycji, więc czasami to też tak jest im, że w momencie, kiedy idziesz do takiego innego klubu, gdzie jest ta inna atmosfera, czy nawet jest jakaś ta stabilność, no łatwiej jest później przyjść i ten potencjał pokazać. Wiem, że są też zawodnicy tacy, którzy umieją się bardziej mobilizować na te spotkania z byłym, że tak powiem, pracodawcą. No bo chcesz się pokazać, nie wychodziło, psieczyli, gwizdali. No ale w Barwach Wybrzeża też jeździli przeciwko swoim pracodawcom i różnie to wyglądało. Ale też były takie przypadki, są takie przypadki też w Gdańsku, że czasami my dawaliśmy szansę tutaj takim chłopakom, które wszyscy skreślali, a nagle się okazało, że to kurczę objawienie. No najczęściej oni odpalali, a nie ci, którzy przychodzili tutaj jako lokomotywy. Wiecie co, jakby ja mam takie też swoje zdanie na temat tego liderowania. Jeżeli przychodzisz do tej teoretycznie słabszej drużyny i masz jakiś tam swój potencjał, no to łatwiej jest jakby być tym liderem i ciągnąć ten wynik. I w momencie, kiedy zaczynasz punktować i mieć tą średnią na przykładzie takiego klubu, nie wiem, z pozycji 5-7 w takiej pierwszej lidze, jesteś tam liderem na poziomie tych 12 punktów. Inne kluby zaczynają się tobą interesować, tak jak na przykładzie Rasmus Jensen, tak? No był liderem w Gdańsku. I wpadł do faworyta pierwszej ligi, ale on nie jest tam brany jako lider, on jest jako druga linia i teoretycznie on teraz jak robi tam 8-10 punktów, no to teoretycznie swoje zadania wypełnia. Jeżeli by robił to 7-8 w Gdańsku, no to byłoby, że za mało. Nie? No generalnie to tak czasami jest, że no nie przeskoczysz tego jakby swojego... Łatwiej jest być liderem słabszej drużynie, niż później jakby liderem utrzymać. No mało jest takich zawodników. Tak samo widzimy po Jakubie Jamrogu. W Gdańsku też przez w zeszłym sezonie lider jakby polskiej formacji w Łodzi. Wydaje mi się, też oczekiwano od niego więcej, więc... No są tacy, którzy już dzisiaj jeżdżą w drugiej lidze i też musieli szukać okazji, dokładnie, żeby w ogóle powąchać tor. Więc to jest, kurczę, naprawdę teraz bardzo, bardzo złożone i niestety i rynek tunerski mocno rzutuje i ja znam też chłopaków. Niestety żużel jest też taki, że tak powiem, brutalny, że możesz się przygotować najlepiej fizycznie, możesz być najlepiej przepracowana zima w swojej karierze, zainwestowałeś pieniądze, uważasz w tunera, który wystrzeli, bo ci pasował silnik w zeszłym sezonie i bum. I nagle się okazuje, że nie wiem, tuner zaryzykował z innym stopem tytanu albo z jakimś innym materiałem. Przepraszam, że wejdę w słowo, bo mamy na pewno grupę widzów, która nie ma pojęcia, czym jest tuner. Jakbyś od razu przetłumaczył żużlowego na polski. Albo kim. Żużel polega na tym, że masz obecnie motocykle zbudowane z różnych części. Nie są to części standardowe. Obecnie jest to, kiedyś za czasów mojego taty, no to była jedna fabryka Jawa, która produkowała praktycznie wszystkie części do motocykli. Później zaczęło się to zmieniać, że drobne podzespoły zaczęły inne firmy. Znaczy na składakach chłopaki jeżdżą. Produkować i teraz praktycznie jest bardzo dużo producentów, różne linki, manetki, dźwignie sprzęgła, dolna, górna, masa sprzęgła, kosze, masa rzeczy jest jakby personalizowanych, czy właśnie tworzona przez różne firmy i tak samo jest z silnikiem. Nie ma standardowych. Silnik jest tak zwany poddawany obróbce przez tunera, który sam na przykład szlifuje głowice, sam je tworzy, szuka różnego rodzaju innych podzespołów niż te standardowe, żeby wykrzesać więcej mocy z silnika, żeby ten silnik był lepszy. No i jakby to jest jakby drugi rynek, coś jak w Formule 1 mamy różnego rodzaju stajnie, czasami masz tak samo, nie wiem, silniki Renault czy tego samego konstruktora, ale inaczej jakby inni mechanicy je robią, więc w żużlu jest mniej więcej
przepraszam, to samo. A jednocześnie muszą się mieścić jakby w wytycznych i parametrach, tak, które są tak, sztywno ustalone. Tak, 500 centymetrów sześciennych, nie można tej pojemności przekroczyć. No i wracając do tego wątku, no tuner, czyli osoba, która tuninguje ci ten silnik, nagle zaryzykował z jakimś innym materiałem do stworzenia głowic i nagle te silniki, nie wiem, tracą kompresję albo nie wiem, zawodzą po prostu, puchną przy temperaturze albo no masa jakichś rzeczy wpływa. I że tak powiem, masz sezon w plecy. A z kolei czasami są zawodnicy, którzy mają, podują sobie zimą w nosie, będą jeść chipsy, hot dogi i nie prze... ten, ale... Robert, to my. I kupi silnik od tunera, który akurat tej zimy coś trafił i on, nie i wiem... I cię powiezie. Tak, i czasami silnik robi zawodnika, czasami z kolei właśnie sprzęt też niszczy zawodnika, więc tak samo z mechanikami. Więc to jest tak bardzo złożony sport, który wpływa tak wiele czynników na to, jak jeździć. Za to jest piękny, ale z drugiej strony brutalny, nie? I no i niestety... Ale za to ludzie go kochają. No za to ludzie kochają i jest właśnie też piękny. Cała ta właśnie charakterystyka, no jakby obecnie pracuję w tej piłce ręcznej i wiele... Dojdziemy i do tego. Wiesz, i wiele rzeczy, na przykład mnie taki ten romantyzm z żużla na przykład cały czas... Widzę, w żużlu jest jakby cały czas zaangażowany, nie? Jakby masz ten program, ty się czujesz jakby tą częścią tego widowiska. Liczysz, dobra, teraz przegramy, jak kolejnym przegramy, tam 4-2 jest 6, jeszcze będzie jest taktyczna. Aha. Kogo puści, tego czy tego? I ty się czujesz jakby tak trochę takim taktykiem. W innych sportach praktycznie tego nie ma, no bo jakby oglądasz i obserwujesz, tak? I no, podążasz tylko za akcją, ale w żużlu jakby też widz czy tam kibic jest jakby częścią tego, on analizuje. Trener nie zrobi zmiany, to wiesz, co za głupek, to teraz powinien puścić ten, ale się okazuje, że nie puścił i wygrałeś 5-1, no i teraz myślisz dlaczego. Z kolei drugą stronę, nie puści, przegrałeś, no to powinien go puścić, no co za głupek, nie, no ten się aż prosił, więc to, według mnie to jest fajne w żużlu, nie, że masz ten program i się czujesz tym jakimś takim taktykiem, że tak jak to powiedziałem. No bo tego nie ma w innych dyscyplinach, nie? Jakby nie kojarzę jak innej dyscypliny, którą ty możesz tak samo analizować, przewidywać, co się stanie i na bieżąco futbol analizować. Futbol amerykański. Tam akcja jest krótka, a ustawianie długie. I dużo przerw. Też analizują. Tak. A słuchaj, a powiedz mi, też Robert, może odpowiesz mi na to pytanie. Ja nie ukrywam, że ja nie jestem ekspertem od żużla. Oczywiście, no wiem, o co w żużlu chodzi, nie jest aż tak skomplikowanym sportem, nie ma tylu niuansów. Motocykl też nie jest skomplikowaną konstrukcją. Tak. Lepszy jest dobry kierowca, jeździec i słabszy motor, czy lepiej dobry motor, a słabszy jeździec? Jaka para jest lepsza dla klubu, żeby więcej punktów zdobywać? Czy nie ma zasady? Myślę, że trochę Krystian właśnie odpowiedział na to pytanie, że jednak sprzęt chyba, że co? Że nie ma reguł. To jest dokładnie tak samo jak w Formule 1. Mi się wydaje, że sprzęt jest ile procent jest jednak sprzętu, a ile zawodnika? Natomiast to jest dokładnie tak samo akademicka dyskusja, czy lepsi są startowcy, czy lepsi są ci, którzy potrafią na dystansie, nie? To też zależy od specyfiki toru. No w Gdańsku zawsze lepsi są startowcy, bo jak dobrze wyjdziesz z pierwszego łuku, wyjdziesz na pierwsze, to jest ogromna szansa, że to dowieziesz. No to nie jest, mówiąc dyplomatycznie, wymarzony obiekt do romantycznego ścigania się, tasowania, miksowania i czterech zmian pozycji w czasie czterech okrążeń. Więc tu się zawsze liczy dobry start, no ale start to nie wszystko. Więc no nie, to musi być jakaś taka... hybryda. Ustalmy, że nie ma reguły. Hybryda między... Kiedyś się mówiło, że to jest takie 50 na 50, nie? Że 50% na składowym wyniku to jest motocykl, 50% zawodnik. Wydaje mi się, że teraz więcej jest, nawet 70-30 do zawodnika, jednakże te 30 obecnie, które musi dołożyć zawodnik, jest, że tak powiem, musi być wykorzystane do maksimum. Jakby jak porównuje... I ono jest mniej przewidywane niż kiedyś, bo, nie? Tak, bo generalnie kiedyś, że tak może trochę zaatakuję swoje środowisko, ale według mnie żużel nie był jeszcze tak profesjonalny, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oczywiście to było, zawodnicy chcieli być, nie wiem, gipcy, w miarę wysportowani, silni i tak dalej,
ale nie było aż takiego nacisku, nie wiem, jak sprawdzanie na diety, na sen, na pracę z psychologiem, na ilość startów. Przecież kiedyś zawodnicy brali co chcieli, a teraz już zawodnik potrafi, nie, tu, tej ligi nie wezmę, potrzebuje czas na regenerację, tutaj posiłki. Kiedyś, wiesz, zawodnik jechał na zawody, dobra, to schabowy z frytkami i tak dalej. Teraz, wiesz, zawodnicy potrafią powiedzieć, czy jest danie wegańskie, bo coś tam, bo mi wyliczyli, a tyle kalorii. Kiedyś w żużlu tego nie było i ta świadomość, jeden zawodnik to wypracował i żużl jest taki, że no konkurencja nie śpi i jak widzisz, że u jednego zawodnika to zadziałało, to drugi to będzie zaczynał naśladować. Był taki przykład Janusza Kołodzieja w 2011 roku, że on powiedział i miał fenomenalny sezon i on powiedział, że pije zieloną herbatę, bo go uspokaja. To wiesz, ile zawodników zaczęło pić zieloną herbatę? Trochę to tak takie w skokach Małysz i bułka z bananem. I no to tak działa, a obecnie właśnie to kwestia, że zawodnicy zaczęli w wolnym dniu jeździć na kolarstwo, a tu zmarzli zaczął jeszcze na motokrosie, to ja może też motokros muszę dołożyć. Więc zawodnicy, którzy tego o to teraz nie dbają, według mnie szybko to zostanie zweryfikowane, nie? No, trener Marek Cieślak potrafi na rowerze skatować młodego zawodnika, tak, mimo że swoje lata tak ma. No dokładnie, więc jakby te lata, że tak powiem, bimbania, według mnie już w też żużlu jakby przeszły, nie? Oczywiście, jak powiedziałem, możesz mieć brzuch i ten silnik cię wyciągnie, nie? Ale pytanie jak długo, nie? Bo to według mnie przy tym, co robią teraz chłopacy, a porównując to do zeszłej dekady nawet, to jest przeogromny skok. Robert, słyszałeś, lata bimbania już przeszły, wykreś, nie zostajemy żużlowcami. Nie, ja stawiam. Szukamy dalej swojej drogi. Ja stawiam na te silniki, które mnie jednak wywiozą. Jeszcze nie wiem, dokąd mnie wywiozą, ale mnie wywiozą. No zobaczymy. Krystian, kończąc wątek żużla tego ligowego, tak pokrótce, bo to jest, trochę już odpowiedziałeś na to, no, kasa przede wszystkim, ale co by się musiało zdać, żeby w końcu wybrzeże wróciło na swoje miejsce, czyli do najwyższej klasy rozgrywkowej. No wiadomo, pieniądze czy coś jeszcze? Możesz jednego pomidora użyć. Nie będę pomidora, jakby wiesz, jakby dzisiaj też rozmawiałem. Jakby ktoś się pojawił i dolał. Wiesz, dzisiaj rozmawiałem. 50 milionów. Z jedną jest osobą. Sukces? Jest to gwarancja, kasa? Jeżeli dobrze je rozdysponujesz i będziesz wiedział, jak rozdysponować, to możliwe, że tak. Bo to nie jest sztuka mieć pieniądze, bo w Łodzi też masz prezesa, który ma duże pieniądze, ma lepszy stadion niż my jako Gdańsk. Ma według mnie więcej jakby rzeczy, ale to wiesz. To i są pod znakiem zapytania właśnie. I są pod znakiem zapytania, dostali w czapkę od nas, że tak powiem. Właśnie a propos tego naszego Gdańska, bo też tak psioczymy, ale no też chłopaki wywieźli takie punkty, gdzie się nie spodziewaliśmy, z kolei dostali z tym Landshut, gdzie liczyliśmy, że zdobędą, ale w Łodzi punkty wywieźli, jakby od jednego z faworytów jakby przed sezonem, każdy myślał, że ten Łódź będzie w tej 1-4. Wracając, 50 milionów, oczywiście, no tylko, że to z tego, że będziesz miał 50 milionów, jakie, nie wiem, przebimbasz na niepotrzebne. Nie umiesz ich wydać, nie? Kurczę, ja z tym bimbaniem cały czas. Może masz ochotę sobie pobimbać. Ale no, też trzeba je mądrze, tak? No na pewno nie ma co czarować. Na pewno infrastruktura w Gdańsku to jest pierwsza rzecz, która nie pomaga. Do poprawy. Nie do poprawy. No to jest jakby to jest rewolucja potrzebna, to nie ma co poprawiać. Ja nie będę tego ukrywał, gdzieś tam może zawsze się bałem tego powiedzieć, ale teraz jakby nie. No jakby gdański stadion wymaga totalnie, no musi być postawiony od podstaw. Moim zdaniem zbudowania, musi być absolutnie nowy, jakby to, co Toruń zrobił. Ja kocham to miejsce, ja się na tym miejscu wychowałem, ja siniaki na tym miejscu zdobyłem, ja wpadłem do studni, ja tam jadłem pierwsze grille, biegałem za piłką, kocham to miejsce. To miejsce jest jakby w moim dzieciństwie i wspominam, pamiętam mojego tatę. Ale no ta historia jakby już nic nam nie da. Ten obiekt według mnie logistycznie nie pozwala stworzyć warunków do żużla na najwyższym poziomie. Po pierwsze logistycznie parking, miejsce dla wozów transmisyjnych, park maszyn, wejście dla kibiców, dojazd dla kibiców, jakieś strefy gastronomiczne, mamy też tereny podmokłe, bo obok jest przecież kanał. Więc no, ten obiekt naprawdę, mimo pięknej historii i romantyzmu, nie nadaje się jakby, tak? I szczerze, jako kocham Gdański i to wybrzeże jest mi bliskie sercu, ale najbardziej, że tak bowiem, zazdroszczę, a trochę to mnie boli.
kiedy patrzysz na Krosno, z którego kilka lat temu my jako gdańszczanie się śmialiśmy, że to jest obiekt drugoligowy, obecnie są w Ekstralidze i mają świetny obiekt z władzami, które pomogły to zbudować i patrzysz, kurczę, no Krosno, które kilka lat temu my wytykaliśmy palcami, obecnie jest w Ekstralidze z fajnym stadionem. Człowiek z hokeja poszedł to Łódź, zbudować. Łódź tak samo, tak? Obiekt, który był kiedyś, no, mogli na Gdańsk popatrzeć z zazdrością, teraz my możemy patrzeć w tamtą stronę. Grudziądz, nawet blisko tutaj nie uciekając, derby autostrady, też jeździliśmy, się śmieliśmy, że jedziemy do Kurnika. No, nie chcę nikogo tam z Grudziądza obrażać, ale tak to od nas takie głosy bywały. Obecnie fajny, wystarczający stadion na tą liczbę, co teraz mamy trochę z niepołomicami, tak? Nożnej, no, wystarczający stadion na możliwości tego miasta. Przychodzi komplet, nie potrzeba nie wiadomo jakich zadaszeń, ale jest fajny obiekt do oglądania Ekstraligi. Lublin, kolejny przykład, tak? Więc jakby no to boli, że te miasta, które kilka lat temu były w drugiej lidze, albo nawet nie były przez chwilę na mapie Polski, nam uciekły, a my jako Gdańsk jakby trochę trwamy w tym obiekcie. Druga rzecz, uważam, no nasz tor niestety, ale wymaga też kolejnych wielkich inwestycji. Uważam, że tutaj wymagana jest totalna wymiana nawierzchni. Jakby to nie ukrywam, że w czasie pandemii cieszyłem się, bo pierwszy raz mogłem pójść sobie na trybunę, zjeść kiełbasę, wypić piwo i obejrzeć ten żużel, ale to nie są też warunki, w których fajnie się spędza jakby czas, gdzie wiesz, po czterech biegach w słońcu fajnie, bo możesz się popalać, ale dostajesz kurz. Co chwilę musi wyjeżdżać polewaczka, to się dłuży. To nie są też warunki przyjemne jakby do oglądania i nie zachęcisz nowych ludzi do pokochania żużla, nie? Więc to według mnie też wymaga jakby natychmiastowej interwencji i pomocy, bo no, no niestety. I nie doraźne rozwiązania, tylko to musi być porządnie zrobione od początku. Trzeba moim zdaniem łopatami wjechać głęboko w tor, wywieźć to co jest, zabrać ten pył, wysypać na nowo, ułożyć na nowo nowe pochylenia, nawet pomyśleć nad geometrią, bo naprawdę po pierwsze, tak jak Robert powiedział, ten tor trochę wieje nudą, nie ma za dobrego ścigania, decyduje często start, no ale a kibice, zwłaszcza jeszcze jak widzę w Gdańsku poprzez pryzmat piłki ręcznej, jakby oferta jest kulturalno-sportowa jest tak szeroka, że jeżeli często nie, o tym rozmawiamy. Jeżeli nie zrobisz żużla widowiskowego, że wiesz, że pójdziesz na dobre ściganie, to ludzie w kurzu i jazdy gęsiego nie będą chcieli oglądać. Nawet będąc walcząc o nie wiadomo jakie sukcesy. To nie jest wspomniany Krosno czy Lublin, że żużel będzie atrakcja. Pierwszym wyborem. Tak, tak. No są miasta, gdzie nie mają tej oferty szerokiej, chociaż zaskakuje mnie cały czas Ostrów, bo to jest miasto, gdzie jest i koszykówka, piłka ręczna w tym sezonie i żużel. Trzy dyscypliny w najwyższej lidze. I wszędzie pełno. I to jest taki kasus, który cały czas kurczę. Ale innych atrakcji nie ma. Ale możliwe, że nie ma innych atrakcji. Może warto z czasem spać. Trójmiasto ma Sopot. No i na pewno, wiesz, no i klub też na pewno musi być dobrze poukładany, z dobrym zapleczem sponsorskim i logistycznym, żeby walczyć o tą Ekstraligę. No, każdy by chciał wrócić do tych czasów, nie? Gdzie, nie wiem, ja ostatnie takie te przebłyski, nie pamiętam, te lata Richardsona i Łamka, gdzie wiesz, jechałeś przez miasto, czy na dworcu była kolejka, bo stało górę, gdzie się kupowało bilety, plakaty z ówczesnym Lotosem wyklejonym praktycznie w każdym mieszkaniu, wiesz, to kurczę, piękne czasy, moje dzieciństwo. Mervyn Cox u nas chyba wtedy był gwiazdą, tak? To w 99, nie, właśnie nie. Richardson, Łamek. Łamek. Cox troszkę wcześniej, ale to były te czasy Rafinerii Gdańskiej, ale te ostatnie takie z sukcesem, co brązowy medal był. No i nie ukrywam... Chociaż coś, z Richardsonem i Łąkiem spadliśmy, nie? Ale to też kwestie budżetowe. I, no tak, no, to mamy Lechię, można tym samym składem zrobić europejskie tak. Puchary. I spaść. I zjechać z Ekstraligi. Ale nie ukrywam taki moment, który dał mi kiedyś, stosunkowo niedawno, chociaż już teraz prawie 5 lat, czy 6. 2017 baraż z Toruniem, kiedy miałem tą przyjemność wejść z chłopakami na obchód toru, jak zobaczyłeś ten pełny stadion i jak tam jak ta cała korona, tak widzisz tych ludzi, którzy też kochają ten klub i to wybrzeże i ci warkną wybrzeże, to jest coś... Ciarki. O Jezu, niesamowite, a jeszcze w środku jak jesteś tam jak amfiteatr i to jakby ci aktorzy, to słyszysz jeszcze bardziej każdy szept.
powiem, że chciałbym, żeby takie obrazki były i życzę każdemu, jeżeli ktoś emocjonalnie jeszcze do tego podchodzi, to żeby takich obrazków miał jak najwięcej. Liczę i chciałbym, oczywiście, żebym chciał, ale no jest, tak jak powiedziałem, według mnie jest dużo pracy do tego, do wykonania. Liczmy, że kiedyś się to uda. I będziemy mogli znowu przy światłach sztucznych jeździć, co jest jakby dodatkowym smaczkiem, jeśli chodzi o... Diagnozy zostały postawione. Krystian zdiagnozował, co trzeba zrobić. Robert poparł. No, Zdunek, Wybrzeże, Gdańsk, teraz trzeba tylko to zrobić. Wiem, że będzie ciężko, ale wierzymy w was. No to wiesz, bo to nie jest jakby tutaj... Żadna prawda objawiona, bo to... To tak, ale wiesz... Ale zebraliśmy to. Tak, do kupy. Może po prostu klub, nie miał kto tego zebrać. Taki guide dla klub kogoś, to, znaczy na pewno klub, tak? No bo klub jakby jest tym podmiotem, który zarządza drużyną, ona startuje, ale to według mnie to jest też masa składowych osób, które mogą klubowi pomóc i też nie zapominajmy o tym, że klub to jest jedno, ale też masa firm czy podmiotów też może mu pomóc i o tym nie zapominajmy. Zachęcamy, zapraszamy. Czy sponsorzy, czy władze ogólnopolskie, ministerstwa, czy władze lokalne, no to jest jakby... według mnie projekt ogólny, nie? Więc no, oczywiście klub musi też wychodzić z inicjatywą i tego szukać. No tak, bo w tym naszym Gdańsku, czy szeroko rozumianym Trójmieście, chętnych w kolejce po pomoc zewnętrzną nie brakuje, więc, tak, dlatego, więc czym, tutaj, czymś dlatego, trzeba się dlatego przebić. Zapraszam teraz do piłki ręcznej. Zanim przejdziemy do piłki ręcznej, żeby zostać takim żużlowcem dużym, i jeździć w Ekstralidze, to trzeba najpierw być żużlowcem małym. Tak jest. I tu właśnie, Krystian, wiem, że masz okolicznościową koszulkę. Tak jest. Ja sobie proszę bardzo. Jest u nas bardzo ciepło, na zewnątrz ciepło, u nas również ciepło. Za mało byłeś, nie? Nie, bardzo mało. 2-3 mecze. Jest czasami taki moment, gdzie trzeba polać jakby tor, bo robi się sucho. To polej sobie tor. Tak, ja muszę tu, przepraszam. Tak. Poza tym bez paliwa. Tylko nie pokazuj, jaka to jest woda. Mama i ja. Mama i ja, to mogła być wasza reklama. Ale ten... To nie musi być paliwo płynne, ale... Ale... Nie, gorąco tu macie. No gorąco, gorąco, no jest lato. Ja jeszcze mówię, założę sobie koszulę. Nie, jesteśmy przed przeprowadzką, która mam nadzieję, że nastąpi i wtedy pewnie będzie lepiej. Ale wracając właśnie do ubioru, koszula, a pod spodem koszulka. Marek, czy mógłbyś takie zrobić jakieś zbliżenie, jakby Krystian tak rozchylił niczym Superman? Jest. Jest. Zenon Plech, Golden Boy. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś nie wie, to popraw mnie, jeżeli się mylę. Twój tata miał pseudonim Golden Boy, gdy jeździł w lidze angielskiej, prawda? Dokładnie. I teraz ty organizujesz coś dla małych żużlowców, co się nazywa Golden Boy Trophy. Jakby, żeby uczcić pamięć twojego taty, uczcić jego sukcesy, a jednocześnie zachęcić tych młodych zawodników do tego, żeby spróbowali swoich sił w Speedwayu. Wiem, że 30 czerwca o 18, to jest piątek, tak? Piątek. W piątek widzimy się wszyscy na żużlu właśnie tych młodych żużlowców, tych naszych nadziei przyszłych. Gdybyś opowiedział, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, gdybyś zachęcił tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co będą robili 30 czerwca w piątek o 18, a my już wiemy, co będziecie robili, idziecie na imprezę, którą zorganizuje Krystian. No to tak, zaczynając od całego jakby tej idei, dlaczego taki turniej w takim miejscu, o takiej nazwie i dla kogo. No, tata był osobą, która po karierze był trenerem i Wybrzeża, jeżeli chodzi o drużynę seniorską i był selekcjonerem też reprezentacji Polski, ale był epizod też, kiedy rozpoczął działalność swojej fundacji, która właśnie szkoliła dzieciaków na gdańskim minitorze, który notabene znajduje się w sąsiedztwie właśnie dużego stadionu. No i to był obiekt, w którym tata, że tak powiem, jakby już taki emeryt, bardzo mocno odżył. W sensie widzieliśmy, jak go to pochłania, on sprawiało mu to frajdę, on potrafił wracać wieczorami na przykład, bo robił lodowisko dla społeczności z lokalnej tam z tych pobliskich dzielnic, z Olszynki czy Długie Ogrody. Łąkowa. Darmowe lodowisko. Ze stoczniowca dogadał, wykupił stare łyżwy
i wypożyczał je za piątkę, ale no to lodowisko własnoręcznie, że tak powiem, polewał wężem strażackim, rękawy pomrożone, ręce odmrożone od wody, ale wracał i on się tak tym cieszył i to były takie pierwsze jakieś takie, pamiętam, sytuacje. Później właśnie to otworzył tą szkółkę, prowadził zajęcia, odnowił warsztat, bo ten warsztat, stary warsztat żużlowy, w którym kiedyś był właśnie warsztat klubowy, został jakby porzucony i tam wiało, że tak powiem, przez okna. Tata go wyremontował dzięki uprzejmości sponsorów, wymienił okna, ogrzewanie, wstawił piec, jakby ten budynek dostał drugiego życia i tam była siedziba taty fundacji. No i po tym, jak tata właśnie odszedł, chcieliśmy, żeby takie wydarzenie w Gdańsku, które go upamiętni, po prostu było. No nie ukrywam, że fajnie byłoby zrobić taki memoriał na dużym torze, jednakże no tych memoriałów na gdańskim dużym torze troszkę jest, bo i mamy pamięć Henryka Żyto i mamy Zbigniewa Podleckiego, wielkich postaci, których nie chcielibyśmy też odbierać jakby im tych że tak powiem możliwości do uczczenia, bo na pewno na to nie zasłużyli, a niestety brutalnie trzeba to też powiedzieć, że obecnie sport no jest finansowany przez różnego rodzaju organizacje, czy szukasz wsparcia na organizację takich eventów i nie jest to łatwe zadanie i mogłoby się też, nie wiem, że tak powiem, odbyć to kosztem na przykład czyjś memoriał kosztem czyjegoś, czego nie chcielibyśmy, bo tak jak powiedziałem, zarówno Henryk Żyto, czy Zbigniew Podlecki nie zasłużyli na to, a kibiców też pewnie ciężko byłoby zaprosić na 3 memoriały w jednym sezonie, więc też gdzieś tak nie chcieliśmy tego, a ten właśnie... Czasami terminów wręcz brakuje. Terminów, zaprosić zawodników, nie wszyscy z kolei też może czasami do Gdańska chcą przyjechać, bo na przykład czasami to też nie można... tego jakby od tego uciekać, że też te memoriały, czy takie turnieje towarzyskie, no to są stawki niepowalające i niektórzy zawodnicy za takie pieniążki nie chcą przyjeżdżać, to nie są te czasy romantyzmu, że przyjechałeś tam za dyplom, więc też ciężko takie niektóre osoby zaprosić, więc budowa takiego budżetu też jest to dosyć ciężka. Ale ten obiekt, o którym właśnie wspomniałem, no to był taki właśnie romantyczny i tam wiem, ile tata uśmiechu zostawił, ale też zdrowia i stwierdziliśmy właśnie, że my chcemy na tym obiekcie to zrobić i dla dzieciaków i wiemy, że tata by się bardziej z tego cieszył. Tata też był taki, że nawet jak już w końcówce swojego żywota tam potrafiłem go zaprosić na trening, to przyjechał tam schorowany, ale się cieszył, jak te dzieciaki tam jeszcze coś go pytały, on tak odżywał, się uśmiechał, mówi, o z tego coś będzie, a ten taki zadziora, a ten cwaniaczek, a ten taka za miękki, ten z tego nic nie będzie, wiesz, i to tata tym tak trochę tym żył i to jakby chcieliśmy to zrobić dla tych dzieciaków. A ja też od kilku lat robiłem już te projekty dla dzieci, więc mi było łatwiej to zorganizować. I też chciałem zrobić takie wydarzenie, gdzie ja mógłbym trochę zrobić to tak, jak tata by chciał, bo niektóre projekty mogliby robić promotorzy czy inne kluby. I nie wiem, czy umiałyby oddać to rzeczywiście tak, jakby to było tak, jak tata by chciał. Więc ja chciałem od początku, żeby to było wydarzenie, gdzie będziemy dbali o przyszłe pokolenia właśnie na tym obiekcie, ale też ja chciałem to zrobić w formie wydarzenia, gdzie ja będę mógł podziękować tacie za wszystko, co dla mnie zrobił, jak mnie wychował, co mi pokazał, co mi powiedział. Chciałem to zawsze robić 23 czerwca, czyli w Dzień Ojca, jednocześnie też imieniny Zenona. Niestety w tym roku musimy to zrobić 30 czerwca z racji moich innych obowiązków, ale liczę, że w przyszłym roku wrócimy do tej jakby pierwotnej daty, bo właśnie ja tego dnia chcę tacie podziękować. Ale druga rzecz jest też taka, którą mnie mój tata nauczył, to jest też szacunek, żeby te dzieciaki, które przyjeżdżają, mogły podziękować swoim tatom i mój tata kiedyś coś takiego powiedział, że nie będzie mnie trenował, chociaż ja byłem w niego zapatrzony jak w obrazek, bo się mnie nie będziesz słuchał. A on mówi, jak ja się nie będę ciebie słuchał, jak ty mi coś powiesz, to ja będę wpatrzony. Relacja ojciec-syn, a zawodnik trener jest jednak zawsze inna, nie? Mówi, jak ja później ci coś powiem, albo to popsuje nasze relacje w pewnym momencie. I on mi to powiedział, ja tego nie kupowałem, nie rozumiałem, ale ja po czasie wiem, co miał na myśli i znam te przypadki innych teamów, jak to jest i że wiem, przed czym chciał uchronić i miał dużo racji. Ale ja chcę też te dzieciaki, które przyjeżdżają na te obozy czy na to wydarzenie, właśnie wyedukować, że ten czas, sam przecież
sam wiem, jak cię mijam na AWF, jak ty musisz odebrać syna z treningu, czy zabrać, nie? Żeby te dzieciaki wiedziały, ile to też jest poświęcenia swojego taty, nie? Że ty czasami z tej pensji, nie wiem, nie kupisz wakacji, czy tam czegokolwiek, sobie jakiejś swojej przyjemności, tylko odłożysz, żeby ten swój syn mógł rozwijać swoją pasję. Żeby ten chłopak też powiedział tacie w ten dzień, tata dziękuję, nie? Żeby ich nauczyć tego, bo one sobie może nie zdają sprawy, ile to jest wyrzeczeń, że na przykład nawet przyjeżdżając na taki turniej, ty musisz wziąć sobie urlop w pracy, bo i odmawiasz sobie czegoś, właśnie bo kochasz to swoje dziecko, nie? Ale żeby ten dzieciak też o tym pamiętał, nie? Żeby tego dnia tacie powiedział, tata, dziękuję, nie? Że ja mogę rozwijać swoją pasję, może mi wyjdzie, może nie, ale dziękuję, więc to jest taka moja super druga idea. Super przekaz taki, taka w ogóle idea, że impreza sportowa z drugim dnem, no bardzo, tak, bardzo mi się to podoba. A drugi taki aspekt, ci co nie trenują, to najczęściej też to rodzice zabierają na trybuny. To oni uczą, wiesz, czy idziesz na Lechię, na Stoczniowce, jak chodziłeś, czy Gdanie, czy na Trefla, czy na Żużel, czy na Ręczną, to albo ojciec, najczęściej ojciec w 90% obstawiam, zabierał cię i tam, wiesz, kupił ci tą pierwszą czapkę, szalik, czy tego małego żużlowca, czy program i on ci uczy tej kultury dopingowania, jak to wiesz, i jeżeli nie trenuję, to przyjdź na stadion, na trybunę i podziękuj tacie, że wiesz, że jakby zaszczepił sobie sport, no. Nie? Jakby pewnie, no wasze przypadki to pewnie tak samo było, albo tata, albo dziadek. No całkiem podobnie. Więc jakby chcę, żeby ten dzień, jakby gdzie ja chcę podziękować swojemu tacie za wszystko, co dla mnie zrobił i jakby zaszczepił sport, dał też możliwość tym, czy jesteś kibicem, czy trenujesz, podziękuj jakby swojemu tacie za to, albo ogólnie rodzicom, no bo też są takie przypadki, że to mamy tam akurat prowadzą, żeby podziękować, nie? A jak już mamy prowadzą, to są szalone mamy, nie? Tak, mam obecnie w akademii taką mamę bardzo, panią Agnieszkę, którą pozdrawiam, która swojego syna przeprowadza i to ona jakby... Motorem jest tego projektu. Tak, tak. No nomen omen motorem. No tak, dlatego taka dyscyplina. Także no tak to jest, a... A słuchaj, a jakbyś mógł powiedzieć, przepraszam, weekend w Pradze, jak sama impreza będzie wyglądała? Czego mogą się spodziewać ludzie, którzy będą chcieli tam przyjść? Więc o 18.30 czerwca organizujemy właśnie ten turniej. To będzie turniej indywidualny, Orlen Golden Boy Trophy, o puchar właśnie imienia Zenona Plecha. Obsada międzynarodowa, ale dodatkowo staramy się zapewnić różnego rodzaju atrakcje, które umilą ten czas. Ja chcę, żeby to była też trochę taka nostalgiczna podróż, który się rok z rzędu, już trzeci raz w sumie, aż też nie wiem, kiedy to minęło, ale właśnie wystawa zabytkowych motocykli, tych taty, replika taty motocykli, replika taty kombinezonów. Zapraszamy legendy Wybrzeża, które przyjeżdżają, są do dyspozycji kibiców, żeby też, właśnie wiem, że tata by chciał, żeby kumple wpadli, tam wypili piwo, pogadali. Jakieś zdjęcia, autografy, ten czas, żeby pogadać. No i to była taka podróż dla tych kibiców, właśnie ten romantyzm, którym się każdy gdzieś tam zauroczył, nie? W zależności w których latach. Żeby ten dzień był takim właśnie trochę takim powrotem, że nie ma tej presji takiego, będzie piknik, będzie wata cukrowa, popcorn, dmuchańcy dla dzieciaków, a dla tych starszych właśnie będą legendy. Mogę potwierdzić, chyba jesteście jedną z pierwszych stacji. Wczoraj dogadałem i przyleci Hans Nielsen, czyli mistrz świata, który przyleci na to wydarzenie. Także taka, gratka, która kiedyś... Kurczę, byś stał pod parkiem maszyn, żeby Hansa dostać, a on będzie na tym naszym małym stadioniku do dyspozycji kibiców. Mervyn Cox na 95% też przyleci. Był w zeszłym roku. No i to jest akurat na przykład bardzo ciekawe zjawisko, bo w zeszłym roku go zaprosiłem, przyleciał. I on w tym roku mówi tak, ja nie sądziłem, że aż tak będzie, aż sam chciał. Mówi, kiedy to jest? Kiedy w tym roku? Ja muszę zabukować. I teraz mówi tak, kurze stary, to było tak fajne wydarzenie. Mówi, to taki na takim luzie. Mówi, i tam właśnie Jarek Olszewski wpadł. I ten, i że pogadałem, i ci kibice. I mówi, ja muszę przyjechać, ja Lazenka przyjadę i teraz też tam wszystkie formalności dopinamy. Więc dla tych kibiców Wybrzeża z tych lat, które pamiętają te właśnie 90. No chcemy, żeby te legendy też były. Kurze, czas ucieka, nie? I teraz te osoby, póki są i mają zdrowie, to niech przylatują i właśnie to wydarzenie. Super, dzięki, super event się żyje. Dzięki uprzejmości sponsorom, bo bym wymieniał tutaj wszystkich, ale dziękuję, no bo wiesz co, ja mam taką ideę, że tak może powiem, chcę zrobić to takie wydarzenie i co roku staram się go tak to zorganizować, żeby to było takie małe Grand Prix dla tych dzieciaków, nie? Żeby to wyglądało naprawdę super wow.
żeby nawet wydarzenia na dużym torze mogły tego zazdrościć, nie? I wiesz, jak taki dziesięciolatek czy tam dwunastolatek przychodzi i mówi, proszę pana, to jest super wszystko, nie? I tak wiesz, ma medal, ma tamto, ma nagrody, masz jakieś fajerwerki, poznałeś Szczepana przecież, naszego DJ-a, nie? No to Szczepan tam też różnego rodzaju atrakcje jakieś muzyczne robi, czy fajerwerki, wystrzały. Żeby te dzieci się poczuły naprawdę wyjątkowo. Poza tym dla nich to jest turbonobilitacja, jak oni się ścigają, a patrzą na nich, byli mistrzowie świata. Kurczę. No. Podchodzą i na przykład nagrodę za albo przemieszczenie. Podchodzą i coś tam, jakieś drobne wskazówki. Niekoniecznie musi rozumieć, o czym on w ogóle do niego mówi, ale to jest jakby rzucić go do zupełnie innej bajki. Wiecie, co było dla mnie akurat najśmieszniejsze? 2 lata temu przyjechał Tony Richardson na obóz. I te małe kajtki nie wiedziały, kto przyjechał, nie? Ale ci rodzice tak, nie. Nie może. Ty to zrobiłeś, że on tu przyjechał? I ci rodzice, no, wiesz, a kto ta jest, nie? Ale, wiesz, i ci rodzice, weź mi zrób z tym panem zdjęcie, nie? I ten Richardson, wiesz, tam obok biega po tym małym obiekcie, gdzie ty tam trenujesz, wiesz, i tak dalej, a nagle wjeżdża ci 6-krotny mistrz świata na mały gdański obiekt i ci rodzice, nie, to jest w ogóle... Kosmos jakiś. Ci rodzice byli tymi dziećmi, nie? Z kolei zaprosisz Taja Wolfindena, obecnego zawodnika Grand Prix Ekstraligi, no to wiesz, dla tych dzieciaków nagle staramy się zaprosić te gwiazdy stopu i wiesz, przyjeżdża ci taki chłopaczek na taki obieg i daje ci wskazówki, no to dla tych dzieciaków jest... No właśnie, bo jak 100 treningów. Bo, żeby też powiedzieć całą maksymę, jakby całą ideę. Memoriał jest w piątek, a 2 dni wcześniej my robimy taki obóz szkoleniowy, czyli przez 2 dni te dzieci szkolimy, dajemy treningi z różnego rodzaju ekspertami, no i staramy się zaprosić właśnie gwiazdę światowego formatu. Liczę, że to będzie Bartek Zmarzlik, jesteśmy bardzo blisko do gadania, kwestia kalendarza akurat pasuje, dogrywamy, że tak powiem, ostatnie szczegóły. No i ale wiesz, jak taki Bartek z Marzli, gdzie przyjdzie taki mały obiekt i kurczę, wiesz, mistrz świata będzie do dyspozycji takich dzieciaków, no to wiesz, no on ci powie, trzymaj nogę w haku, ty możesz mu przez 20 treningów jako tam, nie wiem, trener mówić, czy tam rodzic, trzymaj nogę w haku, a przyjdzie Bartek z Marzli i on, wiesz, ten dzieciak jak wyobraża, jak Bartek powiedział, że mam nogę w haku trzymać. Ja takie miałem sytuację, nie? I ten rodzic, kurczę, ja ci 20 treningów mówię, że masz nogę w haku trzymać, nie? Ale mistrz świata... To o czym mówiliśmy parę minut temu. On z tym hakiem spać pójdzie prawdopodobnie w tym. Autorytet, jak ci to powie, to do ciebie trafi. I właśnie tak jak to co mówiliśmy, nie? Że tata mówi, że ty nie będziesz się mnie słuchał, nie? Więc to tak jest i my te wydarzenia chcemy właśnie takie organizować. I, no i cieszę się, że któryś raz z rzędu się to udaje. Tak jak powiedziałem, nie byłoby to możliwe dzięki sponsorom. Dziękujemy serdecznie tak, sponsorom. Tak, ja przepraszam, że tak trochę muszę tutaj ten, ale sami... Ale musisz, sami wiecie też słuchaj, też no, programy. Bez nich by tego nie było, także no tak. Ani tego, ani niczego dzisiaj, no takie czasy. Także, kochani sponsorzy, dziękujemy, że jesteście i oby was było jak najwięcej i obyście byli jak najbardziej hojni. Przepraszam, że przerwałem. Przyszli sponsorzy. Również przyszli sponsorzy. Którzy w kolejnych edycjach sami się zgłoszą. Nie bójcie się, zgłaszajcie. Ale wiecie co, bo ja tak staram się nie cukrzyć zawsze tym sponsorom, ale może trzeba, ale wiesz co, naprawdę są ciężkie czasy i jakby mi też jest głupio chodzić z projektem, który uważam na piękną ideę i historię, ale czasy są naprawdę ciężkie i tak jak każde złotówkę 2 razy obejrzę tak jak zanim ja powiedziałem, wydam, ty jako rodzic jakby też sobie odmawiasz pewnych rzeczy, żeby dać dziecku i tak samo ja wiem, że wiele firm też ma teraz problemy, a jednak chcą sfinansować te sporty czy takie projekty jak to, więc za to jestem po prostu wdzięczny i to jest staramy się to rozreklamować jak najbardziej, bo mówię ja chciałbym po prostu, żeby pamięć o tacie nie zniknęła, żeby to, wiesz, po roku, dwóch ktoś nie wiem, kto to był ze mną plech, tylko żeby to podtrzymać, na ile będę miał sił i możliwości, to żeby to, tą iskierkę cały czas tacie zapalać, nie? I jakby mówię, raz do roku chcę to robić i dlatego jeszcze raz przy okazji dziękuję. No i 30 czerwca zapraszam. Tak, widzimy się 30 czerwca o 18 na minitorze w Gdańsku. To jest koło głównego wstęp stadionu wolny. Żużlowego. Właśnie i tu wstęp podsumujmy. Wstęp wolny.
Godzina 18, legendy, Hans Nielsen i myślę, że kilka jeszcze ciekawych nazwisk. Kogo możesz potwierdzić już? Hans Nielsen? Hans Nielsen, myślę, że gdańskie legendy, Mirek Berliński, Jarek Olszewski, Grzegorz Dzikowski, Darek Stenka, co roku jest Marek Kępa, Wojtek Żabiałowicz, mam nadzieję, że może Marek Dera, Merwin Cox na 95%. Merwin Cox, tak. I pracujesz nad Mistrzem Świata. Pracuję nad Bartkiem z Mazlikiem, ale... Jeszcze ale proszę tego nie traktować ale, jako pewnik, ale jak Krystian pracuje, to pewnie się uda. Więc dla dzieciaków strefa gier, zabaw, popcorn, wata, dmuchańce. Zróbmy fajny festyn. No i festyn, no i to jest myślę, super. Myślę, że super Zenon tam u góry po prostu będzie się cieszył z tego. Dobra, słuchaj, to widzimy się tam wszyscy 18 w piątek. 30, przepraszam, 18 w piątek. A ja ci teraz zadam takie osobiste pytanie, bo bardzo dużo, bardzo fajnie opowiadasz o swoim tacie. Widać, że mieliście taką bardzo mocną więź, na pewno brakuje ci taty, no to nie ulega wątpliwości, ale jak to jest być synem legendy? Czy ty jakoś to odczuwałeś, jak byłeś mały, zaczepiali was ludzie na ulicy? Czy... Wiesz co, to jest... Jak to jest być synem legendy? Wielkie wyróżnienie, wielka odpowiedzialność, presja, którą na dobrą sprawę zdajesz sobie sprawę troszkę później. Jakby dostajesz... Jakby ja nie miałem wpływu na to, kim się urodziłem, no albo pewnie. W jakiej rodzinie. Jakby ty nie jesteś tego świadomy. Niestety jesteśmy też w takim kraju, że trochę tak każdy na ciebie patrzy, albo pewnie masz łatwiej, bo tata i tak dalej. Nie ukrywam, było wiele sytuacji, że było łatwiej, chociaż ja jestem raczej z takich osób, która nie lubi i nie chciała mieć nic za darmo. Tym bardziej, że też tata tak mnie nigdy nie nauczył. Ale no niestety tak jest. Niestety, że tak powiem. Ale wiesz co, jakby wychowywałem się w takiej nieświadomej presji, jakby ja w pewnych momentach też liczyłem, że pewne rzeczy mi przyjdą tak. Wiesz, jak ja byłem małym kajtkiem i chodziłem z tatą czy na żurzel, czy nie wiem, na rynek na Przymorzu, czy gdzieś po markecie, to wszystko, przyszły mistrz, a też będziesz tak dobry jak tata i ty jako dzieciak nie rozumiesz tego i ty myślisz, że to tak będzie. Podprogowo wchodzi, nie? Tak, że tak wiesz, że ja usiądę na motor i ja odkręcę gaz i ja pewnie będę tak lał jak tata, jak wszystkich, nie? I wiesz co? Ja tak myślałem przez pewien czas, że może też tak będzie, choć ja chciałem być żużlowcem, ale tata mnie hamował od tego bardzo mocno, nie? Jakby nie sprytnie, że tak powiem, to robił, żebym ja w ten żużel nie poszedł. I wiesz co? Miałem taką pierwszą sytuację, którą nie zapomnę. Był taki festyn na Zaspie i robiono żużel na hulajnogach. W hali gimnastycznej był po prostu owal przypominający żużel, tor żużlowy, no i turniej na hulajnogach. Ja tego wygrałem pierwszą edycję, co dla mnie było jakby, kto miał wygrać jak nie syn Zenona Plecha, nie? Więc ja jakby to przyjąłem za, wiesz... Jakby, oczywistość. No, oczywistość. A na drugi rok był ten sam festyn. Ja się wywaliłem, tam jakiś był półfinał czy coś tam i przegrałem. Ja nagle, wiesz, jak ja przegrałem, wiesz, jak ja... I wiesz, ja poszedłem ryczeć w kącie i pamiętam, to jest jedna z piękniejszych lekcji mojego życia. Ryczę w tym kącie i czekam na tego mojego taty, tego mojego idola, tego, wiesz, sukcesu i przyjdzie, mnie pocieszy. Tata przyszedł i nie zapomnę takim chłodem. Ja ryczę i czekam na te słowa wsparcia. On tak, chcesz wygrywać? Najpierw miał się przygrywać i odszedł, nie? I mnie zostawił. I to był taki, wiesz, taki plask, ale wiesz co, to była piękna lekcja i ja ją do dzisiaj jakby wspominam i mam, jakby jestem mu za to wdzięczny. No bo to wykracza poza sport, nie? Tak, i jakby, wiesz, i to było takie pierwsze takie sygnały, że nie, ty nie będziesz jakby, to nie jest tak, że ty jesteś, wiesz, Krystian Zenon Plech i ty będziesz wszystko miód. No zapracuj, no to wiesz, pracuj nad tym i tak dalej, i tak dalej. Oj. No nic nie szkodzi. U nas to normalne. No i to tak jakby gdzieś tam było. Ja w pewnym momencie zacząłem jakby zdawać sobie z tego sprawę. Później tata przyjął tą szkółkę, o której już powiedziałem. Ja chciałem spróbować, nie? I to był ten moment, że ja powiedziałem, tata, ja chcę spróbować. I tata powiedział, okej, no to spróbujemy, nie? No to spróbujesz. No i jakby ja trenowałem, ale byłem wtedy otyły. Byłem bardzo grubym dzieckiem. I walczyłem z otyłością. Ale tak jakby wiesz, no, myślałem, że to nie jest problem, nie? No ale tak nie przychodziło to łatwo, nie? Przegrywałem te biegi.
I ta świadomość zaczęła u mnie jakby dochodzić, że rzeczywiście nie ma nic tak jakby za darmo, nie? Jakby tutaj nie będzie tak, że ja wsiądę na ten motor i trzaskam. Ale chciałem spróbować i pamiętam ten taki jeden trening, gdzie tak mi nie szło i tak usiadłem na tej ławce i mówię, wiesz co, tata, ten chyba żużel to nie jest dla mnie, nie? No i tata mnie tak tylko objął, tak po przyjacielsku. Powiedział, i w końcu zrozumiałeś. No, i wiesz co, i niestety jesteśmy w takim kraju, że i tata jakby nigdy nie nałożył na mnie tej presji, ale każdy pewnie oczekiwał, że ja wsiądę, ja będę tym mistrzem, albo ja będę miód, wiesz, że jakby będę miał to w genach. Nie, nie miałem i nigdy i nie boję się tego powiedzieć, że mi się nie udało. To, że jestem synem Zenona Plecha, tak jak mówię, jest to wspaniała rzecz. Wiele rzeczy na pewno było może łatwiej, wiele rzeczy jako dzieciak mogłem poznać świat. Ale też uważam, tata mnie wychował bardzo dobrze, pokazał kulturę właśnie do sportu. Na przykład to, co mówiliśmy, tak? To trenowałem. Tata mnie zaprowadzał na stoczniowiec, nie wiem, do trenera Świetlika, jak ktoś zna hokej, no to do trenera Świetlika wypożyczać rzeczy. Na gadanie chodziłem, jak dziewczyny grały w siatkówkę. Kurczę, na Lechie, na czwartoligowym z Unią Janikowo był mój pierwszy mecz, nie zapomnę. I wiesz, mnie przedstawiał, tak? To ten pan jest taki tutaj... Boże, no teraz wszystkich nazwisk sobie nie przypomnę, ale tych legend gdańskiego sportu właśnie było tak dużo, gdzie tata mnie to jakby wprowadzał i takiej kultury mnie nauczył, że za to jestem mu wdzięczny. Więc tak odpowiadając już na twoje pytanie, nie jest to łatwe, ale na pewno wiele rzeczy było przyjemnych, fajnie było zobaczyć. Ale no niestety też wiele rzeczy musiałem sobie zapracować sam i ja też byłem raczej w pewnym momencie taką osobą, która właśnie nie chciała bazować na tym. Jakby też nigdy nie chciałem się tym, żeby właśnie nikt na mnie nie patrzył przez ten pryzmat. Dlatego też nie ukrywam, że ta piłka ręczna to jest coś, gdzie właśnie ja chcę być Krystianem Plechem, nie? Jakby ja wiem i jest, dziękuję, że los mi dał to szczęście, że jestem synem Zenona Plecha. Ale ja chcę być Krystianem Plechem, nie? Ja chcę budować jakby swoją wiedzę, swoje... Liczę, że mam swoje wartości, które ja mogę wdać temu klubowi czy innym podmiotom i żeby ktoś podziwiał mnie, a nie patrzył cały czas na pryzmat tego, kto jest wpisany w mój dowód jako ojciec, nie? I więc tak do tego podchodzę i liczę, że mam dużo jakichś fajnych pomysłów, atutów i moja praca może się podobać. No ale wiem, że jakby wiem o tym, że każdy będzie na mnie też przez to do końca życia spoglądał, na mojego syna może mniej, bo już mniej osób będzie kojarzyło tatę, ale też, nie? I tego się nie wyprę i nigdy nie chciałem, ale no mamy swoją kartkę, ja mam swoją kartkę do zapisania, mój syn swoją, nie? I czasem trzeba jeszcze podwójnie udowodnić, że jest się Krystianem, a nie tylko synem Zenona. No dokładnie, nie? Bardzo się nam zrobiło tak nostalgicznie. Nie wiem, jak to powiedzieć sentymentalnie. No Krystian, to słowo romantyczne się pojawiło wiele razy dzisiaj w czasie tego programu. Krystian, słuchaj, świetna wypowiedź. Postaramy się to wyciąć i wstawić jako osobny filmik, bo to jest bardzo fajne. Panowie, długo już gadamy, żeby nie przedłużać. Jeszcze dwa tematy chciałbym na koniec poruszyć. Najpierw piłka nożna. Czyli tutaj, krótko. Tak, tu się prawie wszystko skończyło. Bałtyk dokonał dokonał swojego żywota. Żywota, tak. Czyli do końca wierzyliśmy, że nie. Tak. Weekend Luzino wchodzi do trzeciej ligi. Tak. Cena za Karola Czubaka to podobno już 1,5 miliona euro. Ale w Arce dalej źle się dzieje, bo mniejszościowi udziałowcy, którzy mają 8%, napisali pismo do zarządu klubu, w którym wręcz proszą o odejście panów Kołakowskich, bo według nich to jest przez nich jest tak źle. Lechia za dwa dni rozpoczyna przygotowania, ale tak, nie ma trenera, nie ma sztabu, nie wiadomo, kto będzie trenował. No dzisiaj się mocne nazwisko pojawiło. Tak, a podobno... Znaczy mocno się pojawiło. A podobno przygotowania prowadzą ludzie z klubu, którzy są na okresie wypowiedzenia, także jest słabo. Może dajmy odpocząć trochę Krystianowi, bo dużo mówił Robert. Ale ja to lubię. Tak? Dobra. No zachęcam, no, czemu nie? Tylko słuchajcie, że... Można bardziej niż bo tu czas bardzo mocno płynie. Mówię, że nie ma czasu. Ale muszę rano być jutro w pracy. W kilka minut, jakbyście panowie omówili piłka nożna, to co się dzieje w naszych drużynach, tych najwyższych,
No i może trochę niżej, trzecia liga, wiemy, że Bałtyk spada, reszta się utrzymała, a Gdynia na koniec dobrego sezonu zagra na Polsat plus Arenie w Gdańsku z Olimpią Grudziądz, która już awansowała. Tak jest, czyli mecz właściwie bez stawki. Ale ciekawy. Ale miejmy nadzieję, że fajne piłkarskie święto, że wreszcie będzie można na stadionie w Letnicy też się pocieszyć, pouśmiechać, że... Zakończenie szeroko rozumianego sezonu piłkarskiego może skończyć się fajnym akordem w wykonaniu Gdańska, a nie tylko smutek związany z całą właściwie tą rundą w wykonaniu Lechii. No podobno jest nowy trener, w środę ma być konferencja, znaczy konferencja jest już zapowiedziana i tam ma być to oficjałka. No mówi się, że człowiek ze Stomilu Olsztyn, który jakby wczoraj, tak, czy przedwczoraj w karnych przegrał awans do pierwszej ligi, więc jego klub nie będzie w pierwszej lidze, ale on może być. Ale on może być, czyli ten wątek Stomilu Olsztyn nam się mocno przejawia, najpierw od strony właścicielskiej. Teraz już podobno została oferta odrzucona pana Michała Brańskiego. I teraz podobno od strony szkoleniowca, Szymon Grabowski, tak? Dobrze pamiętam? Oj, nie powiem ci, nie pamiętam nazwiska. Człowiek, który chyba tam całkiem niedawno skończył jeszcze granie i ten pierwszy sezon, czy ten ostatni sezon był takim, w którym ze Stomilem doszedł do barażu bardzo blisko. No, skończyło się to po karnych ostatecznie z Motorem Lublin. No co, no może ktoś, nie wiem, wybrał drogę nie mocnych nazwisk, tylko ktoś kiedyś postawił na Marka Papszuna, ktoś gdzieś tam w Białymstoku postawił na 30-parolatka, ktoś w Warcie Poznań postawił na młodego człowieka bez nazwiska, więc może taki pomysł mają właściciele Lechii czy osoby zarządzające tym klubem, żeby dać szansę komuś, kto dopiero gdzieś buduje to swoje CV trenerskie i spróbować poukładać tą drużynę. No miejmy nadzieję, że w pierwszej lidze, bo tak do końca to... No nic nie jest pewne. To ciągle nie wiadomo. No Arka czeka na zmianę właściciela, jak będzie w Lechii. No tydzień temu mówiliśmy o spektakularnym powrocie człowieka do Rady Nadzorczej. Zobaczymy. Podobno Adam Mandziara powiedział, że druga osoba jest, która chce przejąć Lechię i dobrze znany nam Dariusz Krawczyk. No i... Czas pokaże. No zobaczymy, czy Darek Krawczyk przejmie Lechię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A w Arce to pismo o tych 8% udziałów mają panowie, którzy wysłali to pismo. Odbierasz to jako taki głos ostatni krzyk. Trochę. No to jest mniej więcej tak, jak pamiętacie to pismo kilka tygodni temu, czy kilkanaście tygodni temu, byłych legend Lechii Gdańsk, tych wybitnych piłkarzy, którzy lata temu odnosili największe sukcesy, że to tak nie może być. No to już taki krzyk łabędzi, jak się trochę okazało. No panowie się po prostu nie zgadzają tutaj też. No pewnie sprawczość tego jest żadna, ale wyraźny taki oddolny sygnał, że źle się dzieje i nie powinno tak być. No też jest jakby cały czas stanowisko miasta zaniepokojone. Nie wiem, czy właściciele odpisali ostatecznie na to oświadczenie i apel, z tego, co mi się i apel daje, to nie. Prezydenta Gdyni z odpowiedzią na jedno proste pytanie, dlaczego stało się tak, jak się stało. Więc tutaj w tym temacie jest chyba cisza. No pewnie się szybko dowiemy, no bo tak naprawdę ta przerwa wakacyjna jest krótka. Piłkarze wrócą z urlopów, trzeba będzie gdzieś tam zacząć przygotowania i lada chwila ta pierwsza liga ruszy. No miejmy nadzieję, że z derbami. Dużo spadków było, więc nie mówmy teraz już o spadkach, ale tak o awansach. Weekend Luzino awansuje do trzeciej ligi. Z kolei do czwartej ligi Gdynia 2 Gdańsk, Supra Kwidzyn i Sokół Wyczechy. To taka ciekawa sytuacja. Sokół Wyczechy drugi raz z rzędu awansuje, przy czym w zeszłym sezonie odmówił. Nie podjęli rękawicy, stwierdzili, że nie dadzą rady. A o czwarte miejsce rozegrane zostają play-offy. Pierwsza para to Start Miastko i Wietcisa Skarszewy, a druga para Stoczniowiec Gdański i druga drużyna Raduni. Zobaczymy, która drużyna uzupełni stawkę czwartoligowców. To by było na tyle i teraz już naprawdę ostatni temat, szanowni państwo, jeżeli ktoś do tej pory z nami wytrwał na żywo, to podziwiamy. Podziwiamy, dziękujemy i nie wiemy, co jeszcze powiedzieć. Krystian Plech mówił dużo o Wybrzeżu w kontekście żużla, ale pracujesz także w Torus Wybrzeżu Gdańsk, czyli w tym odłamie piłki ręcznej, handbalowym odłamie Wybrzeża. Sezon zakończony dobrym wynikiem. Gdybyś mógł trochę uchylić rąbka tajemnicy, jakie plany Wybrzeża na następny sezon?
Znaczy plany, jakby zacznijmy od tego, że jakby tutaj właśnie powiedzieliście fajną rzecz a propos szansy młodym trenerom. Jakby tak my jako klub Torus Wybrzeże Gdańsk jesteśmy fajnym tego przykładem, gdzie w 2020 daliśmy szansę świeżo po karierze Mariuszowi Jurkiewiczowi. Był moment, kiedy wszyscy też pisali, że tak, wyśmiewali tą decyzję. Wywalić go, tak. Że się nie nadaje. A my sukcesywnie patrzyliśmy na 3-4 lata do przodu. Dołożyliśmy do tego i tu była decyzja też zarządu właśnie o danie szansy Jakubowi Bonisławskiemu stworzyć tak zwany duet, czyli nie ma pierwszy, drugi trener, oni o równorzędnie decydują. Pracowaliśmy też, teraz można gdzieś tam chyba powiedzieć, też bardzo badaliśmy ich profile psychologiczne i też właśnie nasze osoby, które nam pomagały, te profile zbadały i powiedziały, że to są fajne uzupełnienia jednej wiedzy i drugiej, które mogą dać fajną całość. I jakby pamiętam, że był też moment, kiedy ten duet wszyscy wyśmiewali i na Twitterach i na różnego rodzaju forach, a w tym roku, tak jak powiedziałeś, zajęliśmy 5. miejsce. A duet warte podkreślić. Nagrodę. Warto podkreślić 5. egzekwo, w sumie 4. z Głogowem, jednakże przez bilans niekorzystny, no bardziej na korzyść Głogowa, to Głogów był wyżej. No i w sumie mało brakło do Zabrza o brązowy medal, więc i tak przeanalizując cały sezon, no to kilka sekund zdecydowało, że myśmy przegrali mecze remisowo w karnych i mógł być ten brąz rzeczywiście na nasze wyciągnięcie ręki. Trenerzy, nasz duet Jakub Bonisławski, Mariusz Jurkiewicz zostali wybrani trenerami sezonu według PGNiG Superligi. Także no świetny sezon. Myślę, że fajnie, że to się trochę odradza. Też jesteś ważną częścią tych naszych widowisk. Także też widzisz, że trochę to porównując rok do roku jest duży. Jest progres. Jest progres i też kibice żyją i dziękujemy im za to. Często wyprzedana hala, także dziękujemy, zapraszamy. No jest jeszcze dużo, dużo pracy, bo jakby też jakby ja, tak jak gdzieś powiedziałem, jakby nie chcę spoczywać na laurach i tutaj wiem, że jest jeszcze dużo pracy, jakby wiesz, jakby mamy kilkaset metrów dalej Ergo Arenę, która jest takim naszym, wiesz, taką płachtą, gdzie kurde, każdy chciałby tam zagrać i wypełnić tą halę, nie? Ale jakby no też trudny patrzymy, temat, nie? Patrzymy, mierzymy siły na zamiary, ale wiesz, chciałbyś stworzyć taki klub, gdzie wiesz, ludzie się, że tak powiem, biją o to, że konicy czują pieniądze, a pod Ergo Areną wszyscy chcą iść na wybrzeże, nie? I zaprosić tutaj na Ligę Mistrzów. Więc to tak trochę marzeniami, ale myślę, że to nie są takie marzenia, które nie są realne, nie? Znaczy, bez marzeń nic nie będzie, no. No jeżeli marzysz o tym właśnie, wiesz, to tak jak w sporcie musisz, wiesz, że zdobyłeś Mistrzostwo Świata, no to co? Koniec, już się poddałem? No nie, no jakby, no może obronić tytuł teraz, albo ileś z rzędu, albo pobić rekord Rickardsona, albo kogokolwiek. Więc my jako wybrzeże też chcemy iść krok do przodu. Myślę, że przyszły sezon trochę może rozczaruje to, co powiem, ale chyba jako klub mamy tą samą linię. Najważniejsze jest utrzymać, żebyśmy dalej byli w tej górnej części tabeli, po tych latach, gdzie byliśmy raczej w dole, więc ustabilizować na razie naszą sytuację sportową, raczej młodą kadrą, walczyć o to, żeby ten poziom nasz sportowy utrzymać, dawać emocje i te widzowiska jakby żeby trzymały w napięciu, nie? Jakby raczej jeżeli ktoś liczy, że my po 5. miejscu i sukcesie w tym sezonie powiemy, teraz idziemy po brązowy medal, to od razu powiem, że nie. My jako klub na pewno tak nie powiemy. Ale jakby się przytrafił brąz, to czy tam srebro będziemy, albo złoto? Będziemy to walczyć oczywiście jak najlepszy wynik, ale raczej będziemy mieć dalej tą samą maksymę z meczu na mecz, cieszyć, wygrywać, wyciągnąć jak najwięcej punktów, ale ustabilizować na razie się sportowo. Słuchaj, a trzech zawodników i to takich kluczowych bym powiedział odeszło. Mhm. Miłosz Wałach, Mateusz Kosmala i Damian Woźniak. Jeden transfer już do klubu został ogłoszony. Czy spodziewać się czegoś w najbliższych dniach? Mogą tak, kibice znaczy, Szczypiorniaka? Mamy kilka nazwisk, których już mam, że tak powiem, pewnych. Na dniach je pewnie ogłosimy. Nie są to pewnie nazwiska z Ligi Mistrzów albo no, nie wiadomo jakie. Tak jak powiedziałem, no, wiele oczekuje, że po tym sezonie będziemy ściągali nie wiadomo jakie gwiazdy. Raczej będziemy szli tą samą drogą, żeby dawać szansę młodym chłopakom i w nich inwestować, bo też warto... Ty, Roberto, o nas słuchaj. Mało osób o tym wie, bo tak trochę osób o tym mówiło, skąd jest ta siła tylko wybrzeża. Tylko mnie silnik, wiesz, ciągnie. Dużo osób mówiło, skąd ta siła wybrzeża, właśnie, że ten skład przecież był spisywany, że my spadniemy,
ale dużo jest tej takiej pracy, której mało osób wie, ale my jesteśmy jako chyba jedyny klub, który bardzo mocno analizuje po tych wszystkich przypadkach, po których jesteśmy mądrzejsi po naszych transferach, gdzie bardzo mocno sztab analizuje jakby progres zawodników i ich fizyczność, ich regenerację, ich zmęczenie, więc my bardzo mocno pod tym kątem pracujemy jako klub i to dało efekty i raczej też będziemy szli w tym kierunku, żeby właśnie budować to przy młodych zawodnikach, którzy gdzieś tam mają jakieś predyspozycje, dać im warunki, dać im dobrych trenerów, zadbać o jakieś tam możliwości właśnie pracy z trenerami od przygotowania fizycznego i systematyczna analiza, żeby robili progres do przodu, więc... Bardzo dobry plan. Zawsze jeszcze w odwodzie pozostaje Damian Wleklak, który w ostateczności może się przebrać i jeszcze zagrać. Oczywiście. No nie, no Damian. I pograłby. Damian to jest człowiek, któremu ja dozgonnie będę wdzięczny. To jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy chwilę temu. To jest osoba, która gdzieś tam mi trochę zaufała i właśnie spojrzała na mnie, nie na jako... Krystiana, syna Zenona, tylko Krystiana. Żużla, tak, tylko wiem, że się znasz na tym i na tym, czy byłbyś w stanie pomóc mojemu klubowi w tym i w tym. Ja mówię, kurczę, Damian, no... Znam się, myślę, że w tych tematach w Żużlu działałem, mogę spróbować i to jest dla mnie właśnie to wyzwanie. I według mnie budujemy fajny klub, co roku coś się poprawia, widowiska stają się coraz lepsze. Myślę, że też chyba u was możemy powiedzieć jako pierwszy, będziemy chyba pierwszym klubem, który na sparingi przed nowym sezonem pojedzie w ogóle do Skandynawii, bo też jakieś relacje przez Żużel, które mi się udało osiągnąć, sprawiły, że nawiązaliśmy współpracę z klubem ze Szwecji. Eskilstuna. Eskilstuna, tak. Eskilstuna, oni właśnie byli u nas na Memoriale. Leona Valeranda teraz pojedziemy do nich na sparing na przykład i tak samo pojedziemy do Norwegii, więc nie lada gratka dla naszych zawodników. Będziemy się ogrywali z drużynami, że tak powiem, skandynawskimi, właśnie żeby też pomóc naszym młodym zawodnikom, jakby podnosić jakiś ten poziom. Piotrek Papa jakiś powiedział, że on woli zagrać jakiś jeden taki sparing ze Szwedami, z Litwinami czy Norwegią, z którymi nigdy nie gra, innym stylem, niż pięć na przykład z Kaliszem, nie ujmując tutaj nikomu, czy z jakąś lokalną drużyną. Więc też jakby pod tym względem staramy się rozwijać. No i chciałbym, żeby też ten Szczypiorniak nasz wrócił do tych legendarnych czasów, gdzie 10 medali Mistrzostw Polski mamy i jest to jeden z chyba z najbardziej zasłużonych dyscyplin, jeżeli chodzi o Gdańsk, jeżeli chodzi o sukcesy, bo tak tyle mistrzostw raczej... Ta gablota jest zapełniona tak jak inne nigdzie indziej. Inne panowie, dyscypliny w Gdańsku tego nie mają. Świetnie się rozmawia, naprawdę to jest chyba najdłuższy program w historii. Marek, tak? Najdłuższy? O, słyszeliście Marka głos. Pierwszy, ostatni. Szybka decyzja. Wiecie o tym, że zawsze głosujemy na bohatera tygodnia. Kogoś musimy wybrać. Tym razem może ja zacznę. Dla mnie Bogusław Saganowski, który akurat w zeszłym tygodniu, w niedzielę poprzednią, ale jednak zakończył karierę wieloletnią, więc ja na Bogusia głosuję. Bogusław Saganowski. Wasze głosy w tym tygodniu. Kto błysnął? Kto bohaterem sportowym tygodnia? Może jakaś drużyna? A mogę... rozwalić system trochę? Możesz. Tylko szybko. Chciałbym postawić na drużynę, o której dzisiaj w ogóle nie mówiliśmy. W dodatku o drużynie, która w ten weekend zaliczyła bolesną porażkę. Czyli piłkarki nożne AP Orlen Gdańsk, które przegrały finał Pucharu Polski. Ale chciałbym je nominować do nagrody za dojście do tego finału, co jest... patrząc na tabelę ligową z kolei, zdecydowanie powyżej oczekiwań i możliwości. I to jest ich największym sukcesem w historii. Zdecydowanie to stosunkowo tak. Młody klub. Ta porażka jest bolesna, mam nadzieję, że lekcja fajna do odrobienia, natomiast sam fakt, że doszły do tego finału, pokonując drużyny potencjalnie lepsze od siebie, to chciałbym, żeby ta moja nominacja trochę była... Trochę zapomnieliśmy była o tym meczu. Ja nie zapomniałem. No ty nie zapomniałeś i świetnie, że pamiętałeś i nominujesz podsumowaniem drużyny AP występu Orlen. AP Orlen w tegorocznych rozgrywkach Pucharu Polski. Krystian? Nie wiem. To możesz, jeżeli nie masz sam pomysłu, to możesz na któryś z naszych zagłosować. Myślę, że wiesz co, blisko mi jest do dziewczyn z AP Orlen, ponieważ naszego przyjaciela Tomka Posiakowa córka gra właśnie w tej drużynie, czyli nasz sponsor z piłki ręcznej, pizzeria La Parma z Brzeźna, zresztą też wielki fan rugby i piłki i Lechii. To czemu jeszcze nie jest sponsorem Fali Sportu pizzeria La Parma? Ale jego córka właśnie była w tym finale, więc dla...
Sorry. Okej, okay, jak najbardziej. A więc z pełnym szacunkiem i pozdrowieniami dla Bogusia Saganowskiego, tak, rzecz jasna. Boguś, pozdrawiamy, ale wygrały panie. No one zrobiły coś fajnego w skali jakby niejednego wydarzenia. Tak, no, do tego finału trzeba było dojść. Potem bohaterkami łzami tygodnia drużyna AP Orlen Gdańsk, a ja przepraszam państwa, tych, którym program wydał się przydługi. Jak wróci Paweł, on lepiej umie ciąć tematy niż ja. Moimi państwa gośćmi Krystian Plech. Dziękuję, dobranoc. Robert Silski. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wytrwałych. Przyszedł Kacper, chce nas wyrzucić, był Marek, ja się nazywam Wojtek. Dziękujemy, zapraszamy.